wakacje po maturze jakie wykorzystać by być zadowolonym z siebie zadowoloną z siebie właśnie po tym okresie to są najdłuższe prawdopodobnie wakacje jakie czekają cię do końca twojego życia więc warto dobrze ogarnąć. Cześć, się nazywam się Milipski, a to jest kanał Jak Żyć, a Nie Tylko Przeżyć, gdzie rozmawiamy o łączeniu studiów, pracy, może rozwoju własnej firmy, tak, żeby, no, żyć, a nie tylko przeżyć, żeby fajnie w jakiejś takiej równowadze życiowej, nie tylko, że trzeba cisnąć, albo z drugiej strony trzeba być takim, a, nic, nic nie potrzeba mi i tak dalej, żeby zachować ten złoty środek i iść fajnie przez to życie do przodu. I moi drodzy, ten temat jest nie tylko dla maturzystów, ale w szczególności dla nich, bo te właśnie najdłuższe wakacje w życiu są no, prawdopodobnie tymi ostatnimi. I czy to trzeba wykorzystać się teraz na studia, żeby przygotować się do tych studiów jakoś, sprawdzać, uczyć się. No właśnie, no właśnie, dziś o tym sobie wszystkim porozmawiamy. Dzięki za to. Że podsyłacie mi takie fajne pomysły na Instagramie, bo naprawdę to jest super, że na live sobie rozmawiamy i, i te pomysły są, i to jest mniej więcej taki pomysł właśnie z tego, że na tych live'ach jeszcze nie followujesz, aby jesteś nowy na kanale, nowo na kanale, to Emil .lipski. I to jest super, że mamy taką społeczność, bo bardzo dużo osób mówiło, że jedynym takim rozwiązaniem Właśnie wtedy na live'ach po maturze jest pójście do pracy, co okaże się bzdurne. Nie tylko, nie, że bzdurne jako sam pomysł, ale bzdurne, że jest to tylko jedna możliwość, czy albo idziesz do pracy, albo nie i tyle. Moi drodzy, dziś no właśnie e, mamy szereg możliwości dzięki temu, że jest internet i warto zadbać również o inne aspekty. Jakie mniej więcej aspekty? No takie, że można również się rozwijać. Ale zacznijmy może od tej pracy. Pracę możesz podjąć na pół etatu, pracę możesz podjąć na cały etat. Moi drodzy, niewiele osób rozumie... Kiedy można pracę podjąć na część etatu? O co chodzi? Żeby pracodawcy opłacało się zatrudnić Ciebie na jakąś część etatu, to znaczy, że na tą drugą, inną część musi mieć również jedną osobę. Co, z czego to wynika? No z tego, że trzeba na przykład jedną, jeden etat, czyli 160, około 8 godzin w miesiącu. 168 godzin, moi drodzy, to jest średnia, nazwijmy to, etatowa w miesiącu na umowę o pracę, słynny UOP. To... No, wiecie, wy zrobicie 100 godzin i ktoś musi zrobić tę robotę. To jest nieopłacalne. To jest brutalna prawda, że znaleźć się w pracy jako student, po maturze czy uczeń jest to brutalna prawda, bo o co chodzi? To generuje koszty. Ja, z punktu widzenia pracodawcy, wolałbym zatrudnić jedną osobę i przeszkolić jedną osobę, albo wprowadzić, wdrożyć się, mówi taką osobę, w, w życie. I dlatego nie miejcie pretensji do pracodawców. Czasami wysyłacie różne CV. To, jak to jest zrobione jest i że czasami jest to źle zrobione, albo w większości e, nikt nie jest z nas idealny, oczywiście. E, to jest inna sprawa, ale dążę do tego, że jest to nie lada wyzwanie, jeżeli nie chcesz pracować na pełen etat przez całe wakacje. Tu też chodzi o inną, inną rzecz, moi drodzy. Tu chodzi o inną rzecz, o to, czy ty chcesz pracować całe wakacje, do czego przejdziemy sobie zaraz. Moi drodzy, część osób... Robi taką bardzo głupią rzecz, że szukając pracy po maturze, mówi od razu, że ona chce popracować może 6 tygodni, może 7, bo to chce mieć wakacje. To ja przed chwilą mówiłem. Myślcie z punktu widzenia pracodawcy. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, nie będąc nigdy pracodawcą. Nie mając działalności, biznesu, firmy. Ale to warto, bo po to ten kanał w sumie jest, między innymi. I... Zobacz, że znowu ktoś cię ma zatrudnić, poświęcić chwilę czasu, jeszcze ci prawdopodobnie zaczęli zapłacić tego czasu, i ty mu zaraz odejdziesz. Jaki jest sens? Niestety, my jako ludzie jesteśmy czynnikiem w całym procesie budowania firmy, zasobem. Nie mówię tego do przesady, ale bo trzeba ludzi traktować jako ludzi, a nie robota, który również jest zasobem, tylko z drugiej strony sprzętowym. Ale tak trzeba należy do tego podchodzić, że ktoś na górze. Ma Excela i widzi, tu jest plus, tu jest minus. I dlatego ty tej pracy nie dostaniesz jako maturzysta, jeżeli nie chcesz pójść na cały etat, jeżeli mówisz, że ty za miesiąc odchodzisz, po co cię brać? Można wziąć taką osobę, która nie mówi, że odchodzi, bo chce pracować całe wakacje, bo chce mieć więcej zarobione, bo chce po prostu się jakkolwiek temu poświęcić. I to jest taka trochę odpowiedź na, na bardzo istotne pytanie, dlaczego niektórzy tej pracy nie znajdują? Pomimo, że ta praca jest, moi drodzy, nie mówcie mi, Oprócz bardzo małych miejscowości, to znaczy, jak ja byłem e, ze wsi, takie kilkaset mieszkańców, znaczy, że mieszkałem tam. No to faktycznie, że najbliższa praca to jest, jeżeli już to miasteczko obok Dwudziestoparotysięczne, tysięczne, prawda? Ewentualnie miasto wojewódzkie. Z tym wiąże się dojazd, którego wy nie liczycie jako młodzi ludzie i może to i dobrze, bo tu jest celem <laughs> sorki. Tu jest celem znaleźć pracę po maturze. Ty twój czas jest. Również tak samo ważny jak innych, ale ten Twój czas po maturze jest zupełnie inaczej powinien by być kalkulowany niż ten czas za parę lat. Dlaczego? Dlatego, że ty nie masz nic do roboty. Leniuś śmierdzący. Co ty masz teraz do roboty? Oprócz obowiązków domowych, może coś w domu, może rodzice coś mają jakieś rzeczy i tak dalej. Ale zabrzmiało, będą teraz yy, minuta. No ale powiedział, obraził. Nie, no śmieję się oczywiście. Z przymrużeniem oka, jak zawsze na tym, na tym podcaście, prawda? Niedziela ze Emilem. Ale widzicie o co mi chodzi, że możesz dojeżdżać dalej do pracy, ale tylko dlatego, że ktoś ci do pracy umożliwi. I stracisz na przykład 2 godziny pracując 8 godzin, czyli jakbyś pracowała, pracował 10 godzin, ale w ogóle to będzie możliwe. I to jest pomysł, na pom co zrobić po maturze, jeżeli ty nie potrafisz znaleźć tej pracy, to to jest trochę odpowiedź, poszukaj jej dalej. Nie wiesz jak dojeżdżać, to sobie znowu policz. Może masz skuter, może masz, e, teraz prawo jazdy M, jest, to jest, ja jeszcze byłem ostatnim rocznikiem, który robił kartę motorowerową, więc to trochę co innego. Ale rower, moi drodzy, to jest bardzo dobry środek lokomocji. Jeśli jak rowerem, zdrowie, nie myśli się o tym po maturze, w ogóle ludzie nie myślą o tym, o kondycji, o zdrowiu. Nie, to jest w ogóle dla młodych ludzi abstrakcja, żeby dbać o różne takie aspekty. Ale tu łączysz dwa w jednym. Nie dość, że będziesz miał trening dzień w dzień w jedną i w drugą stronę, to tak czy tak. Deszczyk cię, deszczyk, mój my, pada w Polsce często, Emil. Ty, słuchaj, ja jeździłem skuterem i nawet w deszcz. Wiesz co to się nazywa? Nazywa się peleryną przeciwdeszczową, albo taką folijkę się zarzuca na kurtkę czy na coś i nie mokniesz, rozumiesz? Odkrył jeden magiczny sposób, jak nie bądź pipą życiową. No właśnie tak, że nie szukasz wymówek całe życie, tylko tak chcę pracować, pada śnieki i ja robię to. A że ty siedzisz i szukasz sobie, no nie, bo to daleko, no nie, bo tam trzeba dużo czasu posiąć, nie, bo tam mało płacą, bo nie, bo coś tam. No od czegoś trzeba zacząć. A ty zaniesz szukał, będziesz szukał teraz po maturze, mając 19 lat około, jak to nie jest źle już w życiu? Jak ty nie masz ciężko? No weź ty się ogarnij. Ale to jest do części osób oczywiście. To jest do części osób. Nie do wszystkich. ASMR Sound. Łyczek wody. Bo tutaj się człowiek przypalił już troszeczkę. Ale taka jest prawda. Bardzo dużo osób, bardzo dużo właśnie osób w tym wieku tak myśli. I dlaczego powiedziałem, że ten twój czas jest ważny również po maturze? Bo, bo, bo każdy ma tą dobę, prawda? Musimy spać i tak dalej. Ja czy ty i tak dalej, ale ten czas inaczej wyceniamy wtedy, kiedy zaczynamy tę drogę. Więc warto czasami w ogóle tę pracę podjąć. I powiedzieć, że to jest totalnie nieopłacalne, bo ja muszę półtorej godziny nawet w jedną stronę też, czy ponad godzinę. Ale co to jest, jeżeli te doświadczenie zdobywasz. I tu przychodzimy płynnie, moi państwo, do czegoś takiego jak zdobywanie doświadczeń, co nikt o tym nie wspomina. Jest to najważniejsza rzecz w życiu, w mojej ocenie. Nie tylko po maturze, ale tutaj w szczególności. Do kreowania wspomnień, do tego, by powiedzieć te wakacje były genialne, Emil. Super, dzięki. Łapka w górę. <grym> Słupi dzwoneczek. Naprawdę. O tym nie myślimy. To nie chodzi o to, żeby teraz pójść do pracy etatowej i po 11 godzinach powiedzieć. Jestem zmęczona, jestem zmęczony i tak dalej. Ty musisz mieć energię do, ży do życia. Jak? No to następny podcast, a to kurwa spryciarz. Ale tak trzeba mieć. Ludzie na lajwach i mówią, to wejdź kiedyś na lajwa do mnie i sprawdź jak to działa. Tu na, na podcastach tak nie mogę zrobić, nie na YouTube wy nie mnie nie znacie w ogóle, ale a właśnie ta, to, to, życie tak poukładać, by mieć to paliwo większej. Większej części, a nie mniejszej, że masz 11 godzin, ale idziesz na to ognisko, Kryujesz wspomnienia, zobacz jak dużo się dzieje, zobacz jak jest dobrze, i potem z perspektywy czasu powiesz: Te wakacje były super. Jeżeli tego nie zrobisz, a jesteś osobą ambitną, to wiecie, jaki tu mem pasował, że siedzi taki kaczor Donald na burmuszony i hm, nic mi się nie chce. Jest drugi, ten sam rysunek po wakacjach: hm, nic nie zrobiłem, jestem zły, bo nic nie zrobiłem. Tak mówię o tobie? No to teraz słuchaj do końca i trzeba to ogarnąć mój drogi, moja droga. Bo to jest naprawdę bardzo ważne. Większości osób na, tej, na tym kanale właśnie tak myśli, więc o czym my tu mówimy, e, praktycznie mówimy do, do wszystkich. nie wspomnień, Emil, ale jak? No właśnie tak. Ile to jest koszt zrobić grilla? Ile to jest koszt zrobić ognisko? Ile to jest koszt wziąć śpiwór i pojechać pod namiot? Myślisz tak? Nie, bo ludzie młodzi, to trzeba im wszystko zorganizować. Wiesz, nie ma tak, moi drodzy. Ja mówię o swoim roczniku, jeszcze starym tysiącleciu, a my teraz mówimy o nowym tysiącleciu. I to się zmienia jeszcze gorzej. Będzie to są pipy normalnie życiowe, nie zadzwonią, nie ogarną, czekają na gotowe. Co to w ogóle jest? To właśnie uczy życia po maturze. Jak ty zorganizujesz, właśnie swoją ścieżkę, nie tam zawodową, również tylko, ale jak to przeżyjesz, to życie również po maturze. Jeżeli nic w twoim życiu nie zadzieje, to jesteś, no, po prostu osobą, która. O, no, wakacje. Do to, to się nazywa. Słuchajcie, ja już chodzę, jeszcze, jeszcze niedługo na TikToka, już niedługo i tam będziemy jechać z z tematem. Kurna, rzeczywistość, jaka nas otacza, a nie barwić trawę na zielono albo na czarno, że wszystko jest źle i Oj, emocjonalne. O Jezu, jakie to jest, jakie to życie jest ciężkie i trudne. Emil, ratuj. No, co, zawsze skrajności, jak widzicie, są, są po prostu złe, ale nie zobaczając tematu, zobaczcie, zobaczcie, że... To, co ja podałem, to tylko są pomysły. Ciebie ogranicza wyobraźnia tylko. Bo nie trzeba mieć wcale pieniędzy, by właśnie takie rzeczy robić. I to jest kluczowe. To jest według mnie rdzeń, od którego powinno się wyjść. Praca również generuje wspomnienia. Wspomnienia to ogólnie co właśnie te przeżywanie również różnych rzeczy. Wakacje po maturze zapamiętacie prawdopodobnie do końca życia. Tak jak je przeżyjecie. Przykład. Moi drodzy, my po maturze... Bardzo dużo się właśnie spotykaliśmy ze znajomymi i tak dalej, o czym zaraz sobie porozmawiamy. I tu wtrącę fajną historię, której nigdy nie opowiadałem praktycznie. Chyba dla osób, co Emilówkę śledzą. No i długo informacje Emilówka 4.0 śledzić, śledzić, bo się spotkamy z całej Polski. Integracja maturalno-studencka będzie grubo, <coughs> będzie grubo, to zobaczcie, że no, robiliśmy różne rzeczy i pamiętam, siedzimy sobie o tam czwartej czy którejś rano i... Myślimy sobie, kurczę, ale to coś się, nic się nie dzieje w tym mieście, u nas 20 tysięcy ludzi, e, mój, e, mój znajomy miał akurat wolny dom, e, ty, mówię, słuchaj, zróbmy coś jutro, nie, zobaczymy, dobra, poszliśmy spać, e, wiesz, typowa jazda bez celu i tak dalej, dobra, zaczynamy, trzeba było wstać, odpowiednio się ogarnąć e, po, po, że tak powiem, procencie i... Myślimy sobie po południu tak. Kurde, co tutaj? Ty może zaprośmy właśnie kilka osób. Ja, moi drodzy, fan, dlatego Emilówki ja robię, fan, American Pie. Mówię ty, zróbmy coś takiego, wiesz, naprawdę. No i słuchajcie, to jest ci pomysł. No, a nie nie, nie żeby robić tak samo, tylko widzicie, spontan, spontaniczne pomysły. Trzeba być osobą kreatywną, spontaniczną. Wy ty, zróbmy tak, że zapraszamy różne z różnych kręgów kilka osób. To wypali. Myśleliśmy we dwóch czy we trzech wtedy. Słuchajcie, impreza, trzy godziny wcześniej, cztery, napisane, nie? Połowa osób, ona już ma plany, jej się nie chce, dupa mnie swędzi i tak dalej. Jak to, jak to właśnie młodzi ludzie? Coś im jeszcze na tacy? Eee, eee, kurde, Emil. No tak to jest, masakra. To są takie toksyny, ja bym powiedział. Ale większość ludzi taka jest, że Zamiast powiedzieć, kurde, zajebiście. YouTube nie niebany, przepraszam. To... To kurczę, wiesz, szukają dziury w całym jak to się mówi. O, to jest fajne, fajne przysłowie, żeby tu ułożyć. Moi drodzy, jak, jaki jest finał tej historii? Finał tej historii jest taki że przyszli ludzie, ci co mieli tam przyjść, kilkanaście osób nagle, z tych kilkunastu robi, osób robi się w dziesiątki i te osoby, które miały już plany, nagle się okazuje, że tam, ci, tamte osoby, co niektórych już nawet nie wiedzieliśmy co to jest w ogóle nawet nie kojarząc z widzenia, pomimo, że tak małego miasteczka i okolicy że one dzwonią i tam ci ludzie zmieniają swoje plany, bo tu jest dobrze. I nagle było prawie 50 osób, policja, wszystko. Dlatego Emilówki ja teraz na koło 50 osób. Już jest doświadczenie po maturze, widzicie? Co robić po maturze? Mówię też może przy połowie akcji, ale na granicy, na granicy tego, żeby sobie nie narobić brudu, że tak powiem, w papierach i tak dalej. Teraz chyba rozumiecie o co mi chodzi. Ale zobaczcie, ta historia pokazuje, że ja do tej pory wspominam tę imprezę. To było dawno. Każdy wspomina tę imprezę, słuchajcie, osób, które były, jak nawet nie utrzymujesz kontaktu, jak się rzuci to hasło, że wtedy to było, mieliśmy 18-19 lat, no wtedy to było, kiedyś to trzeba powtórzyć. Nigdy już to nie zostało powtórzone, bo to już nie jest ten wiek i tak dalej, trudno, bo ludzie są właśnie tacy już. Dziadziedziedzieli, moi drodzy, dlatego jeszcze ludzie w tym wieku nie, nie zdziadzieli tak do końca, że wiecie, że już studiują, o a ja, co oni tu nie są dorośli, jak oni tu nie mają czasu, jak oni są niezmęczeni, bo oni mają kolokwium, bo oni mają projekt, bo oni mają to. Zobaczycie na studiach, jak to będzie, drugi, trzeci rok, potem jeszcze ktoś zacznie pracować, już w ogóle, słuchaj. Potem to już tylko wiesz, Praca, dom, pismo, sąd, wszystko to zabiera tlen. Ktoś też śpiewał chyba tak i rapował, ale tak jest, moi drodzy, dlatego mówię o teraz ogarnięciu się, już, czerwiec, jazda, lipiec. I do, do roboty, nie tylko do roboty w sensie takiej, żeby pójść do pracy, ale do roboty nad sobą i nad otoczeniem. Jeżeli ludzie są ci no to, znaczy taki fajtłapy, no to ty musisz tutaj to ogarnąć i już. Ale nie mówię w jakiś sposób przesadny, tylko delikatnie, wiesz, tu robisz temacie, organizujesz może jakieś ognisko, kiełbaskę, weźmiesz tutaj Mariolka, wiesz, tutaj Piotruś, ty ranżatkę i i będzie jakaś impreza. To jest ważne. Ty Mówisz teraz do mnie tak, Emil, co ty się tu w ogóle ekscytujesz? Jak ja nie lubię imprez. A ja ci mówię tak: to, że ty nie lubisz imprez, to nie znaczy, że ty musisz robić w taki sposób te imprezy, w jakim ja tutaj powiedziałem. Nie chodzi, mówię, o w ogóle robienie imprez, o spotkań towarzyskich. To, że ty pójdziesz i będziesz grała w nie wiem w co, w tam była taka gra kiedyś chyba, albo nie wiem w co, w statki, albo w planszówki, bo lubisz, to jest równie tak samo fajne. być dlaczego? Bo każdy z nas lubi spędzać czas w inny sposób w inny sposób, to trzeba też również, no, trzeba to zaakceptować. No, czasami jest to trudne, bo niektórzy ludzie sami siebie okłamują, ale do tego, żeby się szukać. Co ci odpowiada? To jest ten moment. To jest ten moment. Dlaczego to jest ten moment? Bo wiecie, ja, ja, dlaczego? Bo jest taki, takie również takie zdanie, przysłowie, utarło się, że studia to jest niewiadomo jaki okres. Jak to nie jest, Jezus Maria. Moi drodzy, dla tych osób, co były krótko trzymane na smyczy, Niczym e, radlerek taki e, w szkole średniej, przez rodziców. Może mówię też o tobie, i ja nie chcę cię wcale obrazić. Ja tu zawsze mówię twardo, jak jest, jak jest. E, no to tak, no to wiesz, współ, mieszkanie poza miastem, o trzeba nagrać o wyprowadzce w ogóle na studia i o miastach do studiowania. E, to obkujcie to swoje komentarze i jakieś inne pomysły, co Was ciekawi, pewnie pogadajmy. No, dużo, dużo rzeczy. Ja, tyle, co ja przeżyłem z tymi ludźmi różnymi, to naprawdę jest co opowiadać w tych podcastach. Tak czy tak, to widzicie. Wtedy jest takie spuszczenie ze smyczy, i ole, to nie jest super. To nie powinno mieć miejsca. Dlaczego? Bo masz jeszcze nawet kilka miesięcy po maturze, żeby już duże rzeczy popróbować, żeby sprawdzić, żeby popodróżować i wtedy wchodzić sobie na te studia. Ja nie mówię jako stary dziad. Właśnie, widzicie? To jest, to jest klucz, że można się ogarnąć, od pierwszego roku studiów pracować, a i tak mieć czas na to, by wyjść właśnie na tego obrowca. Rozumiecie o co mi chodzi, a ludzie tak nie mają. No po to jest ten kanał, po to również projekt maturzysta, który zaraz będzie już osoba ogłoszona, ale no, widzicie. Tworzenie wspomnień to jest jedno, spędzanie czasu tak jak lubisz to jest drugie, ale jeżeli tego nie wiesz jeszcze, to popróbowanie to jest trzecie. I to jest równie dobry czas na to, by wykorzystać ten, ten moment właśnie tego, że masz wolne. Można to połączyć z pracą, jeżeli potrafisz. Widzicie, rozmawialiśmy, pół to może w innym mieście trzeba dojeżdżać, może cały etat, ale dasz radę, bo masz weekendy wolne albo na odwrót, gdzieś ten czas wolny jest. Ja nie mówię wypchać sobie grafik od zera do zera. Znaczy od 0 do 100, to jest go od 0 do 0. No niesamowite, tak jak spojrzenie na, na tą sprawę z 360 stopni, no to dalej chyba w tym samym punkcie się jest. Emil Lipski, matematyk, niesamowite, ale widzicie. Ma to sens. Ja myślę, że przytakniesz teraz, pokiwasz głową, kurde, ale chyba że słuchasz tego i robisz ćwiczenia, albo jedziesz na rowerze. Możecie napisać teraz w komentarzu, co robicie. O, poczytajmy. Ja na każdy komentarz e, zobaczę, zerknę. Pod tym podcastem deklaruję się, że zerknę na każdy komentarz. Jestem ciekawy, co robicie, jak słuchacie właśnie w tym miejscu, w tym momencie tego podcastu. Bo to jak ktoś nie dotarł, to nie będzie wiedział, że, że musi napisać, moi drodzy. Zwiedzanie, podróże. To jest coś, co bezapelacyjnie musisz dołączyć do swojego planu, jeżeli chodzi o. o... Właśnie wakacje po maturze. Dlaczego? Bo ty się robisz już młodym dorosłym, bo ty musisz sobie wykreować światopogląd, a to będzie zmienne. Mówi się, że podróże kształcą, ale wiecie kogo kształcą podróże? Tylko mądrych, inteligentnych ludzi. Wiecie dlaczego? Bo tylko tacy ludzie potrafią wyciągać wnioski i konsekwencje z pewnych obserwacji i zachowań. Koniec kropka. Jak ma wykształcić podróż jakaś? Janusza i Grażynę, którzy biorą z biura podróży X wycieczkę, siedzą w jakimś kurorcie, żłopią, bo jest All inclusive, człowieku. Tego my tu z Mariolką lecimy. Co oni tam wykształcą? Brzuch piwny? Co najwyżej? Wiesz o co chodzi? To nie jest to. Poznawanie i podróżowanie w tym wieku, to nie jest sens wydać. Ja chyba kiedyś takie biura podróży założę. Naprawdę, to kiedyś na live o tym gadaliśmy. Biura podróży, studenckie wypady. Wydać jak najmniej, ale żeby było jak najwięcej wspomnień, jak najwięcej fajnych akcji, bo czasami niektóre rzeczy nie są drogie, nie sztuką jest, słuchajcie, ludzie teraz tak mają, wy tak macie, konsumpcjonizm, ja też tak mam, żeby co to się nie pokazać, jak my tutaj nie chodzimy w Wallower, tylko człowieku, jakiś tam dupa rzepa, kosztujący 6 razy, które mają gorszą bawełnę, bo nie mają z bawełny tak naprawdę Już oszukują cię na metkach, wycinają metki i ty kupujesz, jakie to polskie produkty. No, masakra, via afera yy, pani Mercedes. Nie tylko. Wiele jest nieujawnionych tych marek, ale ja kiedyś może zrobię burzę na ten temat i pokażę wam, zrobię, zapłacę za badania i zobaczycie, jak tutaj w Polsce, ile w Polsce marek szyje. Nie szyje w Polsce, ale to taka dygresja, ale widzicie, to jest to. To jest strzał w dziesiątkę. W sumie na live to ludzie mówili, że zrobić tani wypad, ale żeby były emocje, żeby było ten. To jest wtedy poznawanie. Możesz poznać kogoś. Z innego kraju, być może ten kontakt się przyda. Ja, moi drodzy, jak zaczęła się em, ta sytuacja dwa lata temu, nie wiem, czy można używać tych słów, czy nie można używać tych słów. To napisałem, jak to jest w tych Włoszech, do ludzi, których poznałem po prostu we Włoszech wcześniej. Właśnie po maturze. Niesamowite. Tak, po maturze to było. Po maturze. No, nie planowałem tego. Gdzie to jest wszystko szczere? Tak było. I mi właśnie wtedy mogliśmy sobie głosówkami pogadać. Jak tam jest, że to, to, co nam media pokazywały, to jest. Kurcze, to ludzie są przestraszeni, ale nie aż tak. Media zawsze podcają. Albo w lewo, albo w prawo. Negatywnie, albo pozytywnie. Tam jest zawsze skala, nie ma nic pomiędzy, nie ma złotego środka w mediach, zobaczcie w przekazach, jest zawsze mocne słowo, brutalnie coś tam, tragedia albo zdrowo, najlepsze na świecie, pozdro 600. Tak to się robi, tak budują przekaz media i no, ale to trzeba być odpornym. Niewiele ludzi na przekaz medialny jest i potrafi go czytać, a nie bez, bezmyślnie słuchać i na niego patrzeć, ale to również o czymś innym. A teraz zobaczymy z tematu i to jest podróżowanie, to jest kształcenie, to jest to, co ty musisz zrobić po maturze. Jeżeli nie lubisz tego, okej, okay, ale zobacz, że to już jest któraś z rzeczy, której jest, w mojej ocenie, najlepszym pomysłem na to, jak spędzić te wakacje po maturze. Dlaczego ci to wykryuje się? Bo wykryły ci się również kontakty i nie tylko. Zobacz, jak ludzie gdzieś indziej żyją, nawet autostopem, moi drodzy. Ja jeszcze tego nie przeżyłem, prawdopodobnie kiedyś spróbuję. Widzicie? na samego spróbowania, bo się nigdy na stopach nie pojechało w Europę. A czemu ty nie pojedziesz? Boisz się? Nie wiem, ja już bym tak się, no wiecie. No Życie nie polega na tym, żeby być zawsze, nie mówię, w strefie takiej komfortowej, bo to jest bez sensu mówienie o tym, ale to nie jest w ogóle jakaś poza twoją strefą komfortu, po prostu to jest zrobienie jakichś, stworzenie wspomnień, tak to trzeba do tego podchodzić to jest idealny czas, czas gdzie nie masz obowiązków za bardzo, czas gdzie, gdzie po prostu nic cię nie goni i tak dalej i po prostu dopiero zaczynasz to, to, to życie, to jest super, no naj... i zobaczcie, jak zaczynasz w F1 pewnie mamy tutaj fanów, jak zaczynasz w F1, bo wywalczysz sobie lepsze pozycje startową, small position się mówi no to ci jest łatwiej chyba, nie? Bo muszą tam gdzie cię wyprzedzić, a nie ty ich Kurczę, jakie piękne porównanie, masakra. To trzeba wyciąć i właśnie wstawić na TikToka. To jest niesamowite, naprawdę porównanie. I tak samo jest w życiu, moi drodzy. Tak samo jest w życiu. Jak ty teraz wystartujesz dobrze, po maturze, to te studia przejdziesz tak, i po tych studiach będziesz dopiero wtedy zrywała owoce albo jeszcze w ich trakcie. Będzie trudniej niż u innych, ale profit, który będzie później, właśnie z tego, że poznałaś tam ludzi we Włoszech i może będziesz pizzerinkę, pizza italiano, Giuseppe Pollo Pizza, będziesz robiła, będziesz robił. Na tym to polega. Na wszystkim można zarobić, w szczególności na odkrywaniu innych kultur, przenoszenia ich do innych krajów. Proste. Zobaczcie. No wszyscy lubimy placki. Czemu nie chodzisz na pierogi? No, może chodzisz, ale no, chodzisz na placek. Na tym to polega. Widzicie? Na tym to polega. I to jest tworzenie wspomnień, ale i podróżowanie odpowiednie. A to nie polega na tym, że wiesz, że masz siano, tam wykupisz sobie tą wycieczkę, coś tam bo rodzice dadzą. To jest też fajne. Ale stracisz też na tym pewne rzeczy. No fajnie też jest połączyć w luksusie, ale to można połączyć na osób, które pieniądze mają, bo to nie jest żaden zarzut, jeżeli, by, jeżeli stać Cię na to, rodziców stać na to, to z, też z tego korzystaj, ale w odpowiedni sposób, tak, żeby, wiesz, żeby nikt nigdy nie powiedział ci jak wtedy powiedział, ja zawsze chciałbym być bananowcem, ja też bym chciał być bananowcem, ale nie jestem i na tym to polega, moi drodzy, że jak, żeby nikt, wiesz, Ci nie zarzucił nigdy, trzeba wartość pieniądza znać, nieważne ile ich masz, i to jest super, i to jest super, żeby umieć korzystać z tego. Widzicie, wcześniej rozmawialiśmy o pracy. Niektórzy jako pomysł na wakacje mogą używać tylko tej kreacji, wspomnień i tak dalej, ale. No, bo mają pieniądze od rodziców i to, jest, I to jest duża zmiana, duża wartość I trzeba z tej korzystać Jeżeli oni nie zapracowali, to ty korzystaj, ale mądrze I nie dawaj do zrozumienia, że jesteś po prostu głupi Bo, bo, bo twoi rodzice mają pieniądze Ale to też taka dygresja dla osób właśnie po maturze Żeby wiedziały po prostu jak, jak się zachowywać Wtedy to jest na plus Moi drodzy, w otoczeniu, w społeczeństwie Żyje się wszystkim milej i łatwiej Hobby Hobby, moi drodzy, to jest czas To jest czas na to, że jeżeli chcesz się nauczyć na gitarze To zacznij na niej kurde grać Piękna sprawa, jak to klasyk. Moi drodzy, nie można, nie można po maturze myśleć, że to jest tylko praca nad sobą i tak dalej. O czym zaraz, ale hobby to jest coś, to jest inwestycją w samego siebie. Nikt ci tego nie zabierze. Lubisz coś robić, to zacznij to robić. Czy to już było w chłopakach nie płaczą? Musisz znaleźć to, co lubisz robić, a potem zacząć to robić. Hobby ci to umożliwia. Spieniężenie hobby. Jest dla wielu ludzi spełnienie marzeń. Bo jest to praca, której nie czujesz. Jest to bardzo niebezpieczne. Bo potem się zapracowywujesz, bo jest to twoje hobby. Często jest to w drugą stronę niebezpieczne, że to przestanie być twoje hobby i zniszczysz swoje hobby, bo ci go obrzydnie pracą. Wiesz o co mi chodzi? Coś było dla ciebie fascynacją, odskocznią. Zaczęło się być pracą. Zobaczyłaś od strony pieniężnej, takie hobby, i się okazuje, że ci w jakimś czasie stracisz to hobby, prawda? I widzicie. Dlaczego powiedziałem hobby? Bo to jest ten czas, żeby pomimo pójścia do pracy, pomimo tworzenia wspomnień, pomimo że rozbicia namiotu, albo spaniu, jak ja pamiętam, po że spałem, moi drodzy, pod gołem niebem, przy ognisku jak jakiś Flintston I, i to jest super. Ja tak nigdy nie zrobiłem, zrobiłem to raz po maturze i to jest świetna sprawa. Mogę nas zjeść wilki, nie wiadomo, co, no, no porąbane rzeczy. Ale no widzicie, no niesamowite, chciałem kiedyś normalnie się położyć. I pójść spać, nie? Na karimacie i tyle. Przy ognisku, jak normalnie, jak to kiedyś ludzie pierwotni. Coś nieprawdopodobnego. coś będzie, ale głupoty. A tam głupoty. Co tam? Twoje głupoty. Co ważne są moje głupoty. I tak trzeba żyć, moi drodzy, że szczególnie po Madurze. Nie będzie nigdy czasu lepszego niż teraz na nauczenie się czegoś nowego. To się trochę łączy z tym hobby, prawda? To się trochę łączy z tym hobby, ale. Pomimo tych wszystkich rzeczy, których możesz połączyć w ogóle z całego tego podcastu, możesz sobie zanotować i zrobić te rzeczy wszystkie, nawet jak, jak jesteś taką osobą i szadę to nie będzie lepszego miejsca na naukę nowych rzeczy. Nie na naukę na studia! To jest ten ważny punkt. Nie na naukę na studia, moi drodzy. Nie, nie, nie. Po co ty myślisz w ogóle o przygotowywaniu się na studia? Idziesz na studia techniczne już się nauczyłaś do matematyki rozszerzonej. Wystarczy. Nie uczcie się w wakacje. Możecie troszeczkę. Ale nie może to być. Naj... To jest najmniej ważne, moi drodzy. Na studiach będzie, krótko, fresh start i będzie, będzie Milipski, który we wrześniu nagra. Jak to wszystko ogarnąć? Potem pierwsze kolokwia, nagra i zdasz. I zdasz również sesję koncertowo. Nie ma co teraz o tym myśleć. ects -y, co tam sylabusy czytać. Sylabusy tylko do rekrutacji, ale nie ma sensu. Dlaczego? Bo ludzie sobie myślą, tak, nie potrafię, nie wiem czego, języka. No dobra, to języka, rekrutując się na język, no to, no to głupie. Ale na przykład programować, no to zacznę programować. Możesz, możesz, ale jeżeli będziesz miała samo jeżeli będziesz miał samo to to wystarczy, że zaczniesz studia i wtedy zaczniesz. Nie, że ty sobie poczekasz, bo ty musisz sefiwkę pograć, bo coś tam jest wrzesień, październik i jedziesz z tematem, a wcześniej był czas na przeżycie matury. O tym mówię. Więc może lepiej się, jeżeli masz problemy z mobilizacją, silną wolą, to lepiej posłuchać Emil Lipski, polecam taki kanalik, fajny. I tam sobie wyrobić te nawyki, wyrobić sobie odpowiednie podejście do życia, wyrobić sobie również silną wolę. Jeżeli tego nie masz i się boisz, spróbuj coś lekko dziubnąć, temat dotknąć, jeżeli chodzi o przygotowanie na studia, coś tam. Ale jeżeli idziesz na jakiś marketing, zarządzanie, gdzie nie trzeba umiejętności typu twardych takich kompetencji, weź sobie daj na luz. To, ci, to, o czym mówiłem teraz, 10 minut temu Ci da więcej niż to Że będziesz ty tam coś, nie wiem, jakieś książki Ten, o marketingu, czy ty, wiadomo co Moi państwo, to również jest to, to zawsze będzie na plus Wszystko to zrobisz dla siebie Każda inwestycja w siebie to jest najlepsze rozwiązanie Bo nikt ci tego nie zabierze Równe że, różne rzeczy mogą się dzia dziać w życiu Ktoś może odejść Takie jest życie, kruche Możesz, wiesz, stracić dużo Różne że... rzeczy przypadki w życiu, naprawdę. Nieszczęście chodzą, chodzą niestety parami i to, czemu ja to mówię teraz, żeby sobie to być, być świadomym tego, mając tu, wiesz, 19, 20, znaczy 19, no 19, około lat, Ej, właśnie bardziej 20 już, no zależy kto, jaki rocznik, ale widzicie, o czym mówię, widzicie, o czym mówię. Żeby polegać na sobie, to jest najlepsza, najlepsza recepta, bo to, że ty tam, wiesz, byłeś w obokach, to jest jedno, ale właśnie to, że ty sobie też przeczytasz coś, co ja teraz mówię, że jest bez sensu, bo to na nauka przed studiami nie ma sensu, to jest jedno, ale drugie to jest to że, to, że ty to zrobisz i tak, to i tak to będzie na plus, a nie na minus. I to jest super, żeby zawsze było na plus. I tak jest z tymi wakacjami po maturze. Przed studiami możesz coś tam zrobić, ale ja nie polecam. Dla mnie osobiście strata czasu. Moi Państwo, jeżeli chodzi o, o ciebie, o ciebie, mój drogi widzu, moja droga widzko, dbasz o sen, nie? No to teraz, w czasie tego okresu, powinnaś zadbać. No ale jak? Melanży na 50 osób i sen? No to tak, to trzeba odespać 7 godzin około. Minimum w zależności ile ty tego snu potrzebujesz. Sen. Inwestycja w siebie? Sylwetka. Różdubsko. dupsko. i coś zrób ze sobą. Jeżeli jesteś niezadowolona, niezadowolony z sylwetki. Dlaczego? Moi drodzy. Bo powiem wam teraz bardzo brutalną prawdę. Chcesz w życiu też osiągać sukcesy? Dbaj o siebie. Chcesz mieć sukces? Każdy definiuje jak chce. Nie mówię tylko, że wśród to jest to pieniądze. Właśnie, zawsze podkreślam na tym kanale, dlatego ten kanał jest zdrowy, a nie jakiś wiecie, coaching tylko. i e, musimy cisnąć dwa miliardy przychodu, obrotu. A. Nie tylko tym, że człowiek żyje, nie zabierasz tego do grobu. Wspomnienia, owszem, to co ty umiesz przez życie przynajmniej wykorzystasz. Fajne, fajne, tak trzeba żyć. I widzicie, ciśnięcie takie jest. Głupie. Tak samo z sylwetką. Idealnie dążenie do tego, chyba że masz hopla, ale wiecie o co chodzi, że łatwiej zatrudnia się ludzi po prostu schludnych, ładnych, zadbanych. I to jest to jest coś czegoś, wykracza poza poprawność polityczną w tym momencie, to co ja mówię, ale mnie to nie obchodzi. Bo ja wiem jak świat, ja wiem, jak świat funkcjonuje, to by było takie bardzo górnolotne, jakbym postradał zmysły. Mam nadzieję, że tego tak nigdy nie odbierasz na tym kanale, pomimo, że czasem mówię wprost, ale... Rozumiecie o co chodzi. Przychodzi na rozmowę kwalifikacyjną dziewczyna, która jest schludna zadbana. Przychodzi e, chłop, który nawet brzydko od niego pachnie. Kogo wybiorą na rozmowy kwalifikacyjne? Kogo? Bo i może tamten może był lepszy. Widzicie? Ludzie patrzą też na to, jakimi jesteście ludźmi. Zawsze was oceniają. Zawsze. Więc warto o tym pomyśleć, moi państwo. To jest ten moment. Wcześniej to była tam edukacja, nauka, coś tam latanie z książką, jakimś tornistrem, w ogóle jakieś normalnie jajca i berety w tym wieku. A tutaj teraz się zaczyna rozkminianie, przekminianie gdzie możesz być na plus, gdzie możesz wyjść na minus i to jest ten moment rowerek, pedałujesz, bach, kaloryka jesteś, ja nie mówię tu, że każdy ma w wyglądzie jak ale to jest bardzo ważne żeby zadbać o siebie ile ty czasu poświęcasz na myślenie o, o, o swoim o zdrowiu psychicznym o zdrowiu fizycznym i w ogóle, nie? słuchajcie, ja od tamtego czasu, jak skończyłem szkołę średnią badam się regularnie regularnie to bardziej niż starsi ludzie i tak dalej, regularnie. Ktoś by powiedział, hopla masz? Nie, nie mam hopla. Ja podchodzę do życia logicznie i matematycznie. Jeżeli coś warto robić, to to robię. Rozumiecie? To jest kwestia silnej woli, nawyków i tak dalej. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie smutnego filmu na tym kanale, że coś mi się stało. Bo to jest taki, wiecie, wykraczające w coś innego. Ale prewencja jest zawsze lepsza niż potem. Jest zapobieganie niż potem jakieś problemy, prawda? Czyli jeżeli masz problemy tam z jakiejś, grozi ci, nie wiem, otyłość, tu krzyca, zrób to, zrób to, nikt dla ciebie tego nie zrobi, o odpowiedni specjalista, może dietetyk, to również jest inwestycja, to jest ten teraz czas wolny, żeby zadbać o siebie również, to nie tylko musi być, wiesz, codziennie piwerka, tylko też trochę takiego złotego środka, no i odpoczynku, o tym właśnie inwestycji w siebie, to warto zro zrobić cały podcast, moi drodzy, bo... O to jest bardzo ważne. To również tyczy się zdrowia psychicznego, czyli twoje relacje, prawda? Z kimś jesteś pokłócona, z kimś jesteś pokłócony, straciłaś przyjaciółkę. Warto może być wyciągnąć wnioski z tej relacji, wyciągnąć wnioski, odciąć to toksyczne towarzystwo, bo to już nie jest Lelom lelum, że ty wszystkim się musisz w szkole lubić, e, albo że tam jakieś grupki, ty się czujesz osamotniona, jesteś dorosły, jesteś dorosły. I się weź w garść. Jeżeli potrzebujesz pomocy, jak najbardziej tak. I do tego są odpowiedni lekarze, odpowiednie osoby, odpowiednie organizacje, ale mówię o tym, żeby już żyć swoim życiem, a nie życiem innych. I tego, tego, po maturze, musisz się. No i to jest najważniejsze, musisz się tego nauczyć. Do usłyszenia w tym podcastach. Myślę, że się bardzo podobało. Bardzo fajny podcast wyszedł. Mam nadzieję, że polecisz znajomym i czekam na wasze komentarze. Pa pa. Hej!